Zapraszamy do spotkania z Biedronkami i Robaczkami. W niedzielne przedpołudnie nasi żądni przygód leśni detektywi wybrali się na pobliskie łąki, by sprawdzić, co w trawie piszczy. Podczas poszukiwań natknęli się na biedronki azjatyckie. Biedronki te posiadają różnorodne ubarwienie, od czerwonego aż po czarny, z kropkami lub bez. Na liściach roślin spotkali strojnice baldaszkówki, czyli niewielkie, jaskrawo ubarwione, pasiaste pustkwiaki, które pochodzą z ciepłych regionów południowej Europy. W pewnym momencie uwagę leśnych detektywów przykuła ciekawa pszczoła, która na tle innych wyróżniała się okazałymi czułkami. Była to kornutka długoczułkowa. Wiele osób traktuje łąki jako zbiorowiska chwastów i niepotrzebnych roślin. Nie mają świadomości, jakie bogactwo w sobie kryją, jak wiele ciekawych owadów można tam spotkać. Nie zapominajmy, owady pełnią bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym. System ready. Ready.